W poniedziałek na miejskim stadionie odbyła się druga edycja Mistrzostw Powiatu Legionowskiego i Miasta Legionowo w lekkoatletyce szkół gimnazjalnych. Są to pierwsze tego typu zawody w powiecie legionowskim. Powstały one z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego. No, jesteśmy takim dużym miastem powiatowym, który nie robił tych zawodów. A w większości miast na terenie naszego województwa lekkoatletyka to jest najważniejsza impreza. No i my postanowiliśmy tutaj ze Związkiem Sportowym Powiatowym i Miejskim po prostu wziąć się za to, żeby to propagować. Gimnazjaliści rywalizowali ze sobą w konkurencjach lekkoatletycznych, takich jak skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą oraz wszystkich biegowych, czyli na 100, 600, 800, 1000 i 1500 metrów oraz 4 razy po 100 metrów sztafety, także tej olimpijskiej. No jest to sport, który każdy może znaleźć swoje miejsce, bo jest i sprinter, jest i wydolnościowy zawodnik, który potrafi długo biec, jest też siłowy, bo możemy pchnięcie kulą tutaj zaprezentować. Ktoś jest skoczny, to skok w dal, dlatego to jest bardzo dyscyplina, która potrafi każdego do siebie jakby zachęcić. I faktycznie zachęciła. W tym roku na mistrzostwa zgłosiło się około 500 uczestników z 10 szkół gimnazjalnych. Jest to duży sukces i sygnał, że takie zawody są potrzebne. W planach jest wprowadzenie cyklicznych mistrzostw, które będą się odbywać każdej wiosny.